pasjonatów fotografii, to życzę Państwu po prostu dobrego roku. Dobrego i lepszego niż poprzednio. Witam Pana Waldemara Siatkę, wiceprezesa Fotoklubu RP, Pana Stanisława Orłowskiego i Mirek, też zostaniesz powitany, chociaż czujesz tutaj siebie do siebie w domu. Mirka Chmielak jest po części sprawcą wystawy, o której za chwilę będziemy mówić. Wydaje mi się, że jest to jakby otwarcie, dzisiejsza wystawa jest jakby otwarciem na nowe przestrzenie i nowe formy działalności Zamojskiej Grupy Fotograficznej, Grupy Twórczej. Podjęła się trudnego zadania sprowadzania wystaw o dużym znaczeniu i wybitnych fotografów. Ta wystawa została wypożyczona z domu aukcyjnego i galerii sztuki Face to Face Art w Warszawie. Jest to nowa galeria na mapie, nowa galeria i nowy dom aukcyjny na mapie kulturalnej Warszawy. Do tego dołączył się oczywiście Zamojski Dom Kultury, Książnica Zamojska, witam Pana Dyrektora Książnicy Zamojskiej. To też jest z kolei inne otwarcie, jakby poszukiwanie wspólnej płaszczyzny, nowej płaszczyzny współpracy pomiędzy Zamojskim Domem Kultury a Książnicą Zamojską. Jeżeli Państwo doczytaliście, to organizacyjnie wygląda to następująco, że do końca stycznia ta wystawa jest prezentowana w Zamościu, w Zamojskim Domu Kultury, a od 1 lutego będzie prezentowana w Książnicy Zamojskiej kierowanej przez Pana Piotra Bartnika. O samej wystawie i może troszeczkę małą opowieść popełnił Mirek, w sensie jak to się stało, że wystawa znalazła się tutaj. Mirosław, proszę bardzo. Samo przygotowanie do wystawy trwało 3 lata, przynajmniej tak nie powiedział kurator wystawy Tomasz Sobczak. Z 250 zdjęć ponad wybrał 66. Są tutaj prawie wszystkie prace przygotowane, no nie wszystkie. Nie bardzo mieściły się. Zdjęcia te były nagradzane na przeróżnych konkursach, jurnalach, na całym świecie. Co to jest w ogóle ekscelencja? Ekscelencja to jest tytuł nadawany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej, do której należy również Polska, a reprezentantem jest Fotoklub Rzeczypospolitej Polski. Tytuł ten w Polsce w tej chwili ma 23 osoby. Na takim kraju to jest naprawdę bardzo mało, są wyjątki. Z Lubina jest jedna osoba z naszego terenu, Robert Pranaga, no reszta z całego terenu kraju. Na wystawie są prezentowane prace 16, które będą
ubiegłym roku sprowadziliśmy wystawę Droga Wielostowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Była tutaj też w styczniu. Wspaniała współpraca z Towarzystwem Białostockim. Byliśmy na plenerze. Prezentowane są tam teraz prace uczestników plenerów na wystawie Białostoku. Będziemy dalej kontynuowali. Nie wiem, ile by nam się uda rocznie sprowadzić, ale myślę, że tak przynajmniej dwie wystawy postaram się sprowadzić. Wystaw tych z najwyższej półki, wystaw tych najlepszych, najbardziej nagradzanych oferów w Polsce. Dziękuję, zapraszam do odwrócenia. Interesujących odkryć, a autorom satysfakcji z wystawy i autorów.